Witam wszystkich Państwa. Otwieram posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Witam kolejnych koleżanki radnych, burmistrza i panów skarbnych, którzy zgodnie z naszym proponowanym porządkiem mam wyjaśnienia na wnioski złożone przez członków Komisji Rewizyjnej. Proponowany porządek mamy taki. Zatwierdzenie protokołu nr 7 przez 2.15 z 15 maja. Wysłuchanie ustnej wyjaśnień burmistrza skarbnika na zadane pytania członków Komisji Rewizyjnej dotyczące wykonania budżetu za 2014 rok. Sporządzenie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Kłobuck za 2014 i wypracowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium i sprawy różne. No to tak technicznie tak będzie wyglądać, jeżeli później zdążymy do godziny 9, no to musimy się później po sesji z 10 minut przerwy zrobimy i musimy to zakończyć. Panowie, panie i panowie, bo już mamy koniec maja. Tak, wie pan przewodniczący, do 15 czerwca nie jestem pewien, czy ja na podstawie ustnych wyjaśnień będę mógł zweryfikować. No nie, no to pan. Do strony pytań. Pan już powiedział ustnie, dajemy przerwę w stanie w ogóle kurczę. Po to, żeśmy się spotkali, to chcę wcześniej przyspieszam, żeby Rozumiem, no co przyspieszę, mamy jeszcze margines czasu trochę jeszcze. Ponad 2 tygodnie czasu, nie? Także. Ale musimy w tym czasie wysłać już. Do 15 czerwca mamy opracować wniosek. I tak, zatwierdzenie protokołu nr 7 przez 2.15 z dnia 15, ja go przeczytam, żeby nie było wątpliwości. Porządek posiedzenia w tym dniu był taki zatwierdzenie protokołu nr 6, omówienie materiału do absolutorium na 2.14 sprawy różne. Obecnie na posiedzeniu według załączonej listy obecności. Komisja zatwierdziła protokół nr 6 z dnia 8.5 został zatwierdzony. Punkt drugi. Członkowie Komisji Rewizyjnej omówili zagadnienia związane z oceną budżetu na 2014. Przewodniczący Komisji Adam Nowak i członek Mirosław Szczecyn po przeanalizowaniu i zareferowaniu materiałów i uczestnictwie radnych nie wnoszą uwagi. Natomiast na podstawie członkowie swoje pytania postanowili przedstawić w formie pisemnej burmistrzowi Kłobucka oraz skarbnikowi gminy. Pytania załączone do protokołu, do co było przesłane. Trzeci punkt sprawy. Różne przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Nowak zapoznał członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z udzieloną odpowiedzią przez zastępcę burmistrza Kłobucka w piśmie nr 33/16/2015 roku. Na wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 20.04 protokół nr 5 przez 2.15 powołania eksperta w celu analizy oceny ekonomiczne finansowe Związku Komunalnego Gminy do spraw przedsięwzięcia w Częstowie dla wędrowego zagrożenia zdrowotnym interesu mieszkańców gminy Kłobuck. Członkowie Komisji Rewizyjnej pan Aleksander Czerkacz, pan Dominik nie zgadzają się z taką interpretacją zawartą wyżej w piśmie, że wniosek nie może zostać przyjęty do realizacji. Załączenie pytania wnioski dotyczące absolutorium na 2014 rok. Właśnie cały protokół z poprzedniej komisji. Czy macie jakieś uwagi? Proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu? 4 za, pan Tokarz. No ale nie mówi pan, że nie wiem, czy co jest za, kto przeciw? No ja przecież, pan głosuje za, czyli ja nie głosuję w momencie, no to dalej głosuję. Kto jest przeciw, czy tam... Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. No to jest przeciw, tak? No to nie słyszałem tego, bo pan nie mówi. Jestem przeciw. Możliwe, no. Dziękuję. Proszę zanotować. 4-1 przeciw. Pan minister na stronie, nie wiem, czy pan ma na myśli, panie przewodniczący. Przechodzimy do punktu drugiego. Wysłuchanie ustnej wyjaśnień burmistrza gminy Kłobuck zadane pytania członków Komisji Rewizyjnej. Bardzo proszę panie przewodniczący, ale przegłosowaliśmy tylko w porządku obrad jeszcze. Bo ja uważam, że... Nie przegłosowaliśmy? Nie, nie głosowaliśmy w porządku obrad. No ja uważam, właśnie mam taki wniosek panie przewodniczący, żeby jednak przełożyć sporządzanie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu na następne spotkanie. Mamy czas do 15 czerwca, możemy się spotkać w tym tygodniu.
Ale teraz sobie wyobrażam jednak, że mógłbym się zapoznać z odpowiedziami na zadane pytania, bo mówię, pytań jest na półtorej strony, zakładam, że odpowiedzi będzie więcej. I teraz to, żebym miał zinterpretować odpowiedzi na gorąco, ad hoc, jeżeli pan burmistrz będzie mi udzielał ustnie, no to ja nie jestem w stanie tego zrobić rzetelnie. Także wydaje mi się, że to przyspieszenie jest trochę może nie do końca korzystne. Nie? Uważam, że mówię, możemy spotkać się jeszcze w tym tygodniu. Ustawodawca dał nam czas do 15 czerwca, więc mówię, ten pośpiech jest, wydaje mi się, troszeczkę niepotrzebny. Mówię, tym bardziej, że warto przeanalizować to, jeżeli trzech członków Komisji Rewizyjnej miało do pana burmistrza zapytania, no warto, żeby się z odpowiedziami spokojnie zapoznać. Nie? Ale tu kolego, to sporządzenie opinii Komisji Rewizyjnej, to nie jest obligatoryjne, żeby to musimy dzisiaj zrobić. No to... chyba, że będziemy robić spotkanie w dwóch częściach, bo też tak może być, że ustalamy taki porządek obrad, ale mówię, ja sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, że dzisiaj będziemy głosować uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium. Można? Bardzo proszę. Proszę. Zatem ten punkt trzeci należałoby troszkę zweryfikować nawet sporządzenie opinii. Może praca nad opinią tej komisji, no, to nie są znane tej opinii dzisiaj, prawda? Znaczy, ja gdybym za osób, na którą nie... Ja w sumie to chodzi, widzę, że w sumie chodzi o to, że o pytania chodzi. To nie chodzi o opinię, tylko o pytania, o wyjaśnienie pytań. Także że ja uważam, że przegłosujmy ten porządek, a jak się sytuacja, to zobaczymy, czy jeszcze jedno spotkanie, czy dwa, to czy trzy. Proszę o przegłosowanie, kto jest za proponowanym porządkiem obrad. Nie możemy z góry zakładać, że nie zrobimy. No głosujemy, tak? No, proszę, kto jest za zaproponowanym porządkiem obrad? Ja się wstrzymuję. Mamy dwa, są dwa przeciw, tak? Nie, nie zakończył głosowania. Się zastanowiłem, a ktoś jest przeciw? I się wstrzymał, jeden się wstrzymał. No i co teraz? No nie wiem. Dawniej ten to było tak, że wystawał głos przewodniczący, ale chyba już ma to w zakresie. Panie radco. Mamy dwa za, dwa przeciw i jeden wstrzymujący się. Pytanie, czy w statucie tam nie ma normy takiej, że do przewodniczącego... Kiedyś tak było, jak pani. Sesją to na pewno nie ma, bo tam by to nie było akceptowane. W trzeciej kadencji tak było, że głos przewodniczącego decydował w przypadku rejestru. Ale były kwestionowane przez organy nadzoru bez zapisu. Może pan zechce zerknąć przez ten statut. Dlaczego mówię, bo myślę, że spieszy się tym bardziej, że jest... No, z pani pewnie mam pytanie, pani już ukończył. Się z zapoznać z odpowiedziami, tak jak to pan mówi, że odpowiem na pytania ustnie. Ja się nie podejmuję, że będę w stanie rzetelnie, że tak mówię, zweryfikować odpowiedzi. Słysząc w ustnie, tym powinien tak od razu pracować nad udzieleniem absolutorium. W razie braku jednolitego stanowiska komisja przedkłada na sesji wnioski większościowe i mniejszościowe, to jest jeszcze co innego. Rozstrzygnięcie komisji przez przewodniczące wobec zatem, że to też nie to. No to nie ma nic takiego. Nie jest podjęta i koniec. W takiej sytuacji uchwała nie jest podjęta.
Dlatego w takiej sprawie i nagle co, nie ma porządku posiedzenia, no to właściwie nie ma posiedzenia. No to w tej sytuacji, bo jak sytuacja patowa prawnie jest wymagana, no to musimy przełożyć spotkanie. No niestety, no bądźmy, trzymajmy się prawa formalnego również. Może taki wniosek ewentualnie, żeby może udało się przekazać te informacje, no niekoniecznie ustnie, tylko pisemnie, i też moglibyśmy wtedy już ten, z Państwa bym chciał pracować nad absolutnym. To jest kilkanaście pytań. Kilkanaście, to bezumnie. Dlatego mówię, ale nie panie burmistrze, pan mówię... Ja rozumiem, ale to na pytanie, to jeszcze będę w stanie przejść tego, co pan mówi. Ale myślę, że mamy prawo się na piśmie porządzie odpowiedzi. Panie radny, zobaczymy, mamy prawo do prośby, prawo, prośba. Dziękuję. Do uzyskania pisemnej odpowiedzi na pytania. Znaczy zawsze mają Państwo prawo, ale to w trybie myślę interpelacji, no bo jeżeli tutaj już pan... Pytania są tak skonstruowane, że trudno na niektóre odpowiedzieć jednoznacznie, tak. No, nie da się odpowiedzieć tak. To wtedy się nie odpowiada, to wtedy się nie odpowiada, tylko się po prostu informuje o tym, że pytanie jest zbyt napisane zbyt ogólnie, czy żeby ma do doprecyzowania i wtedy jest po doprecyzowaniu. Działa w dwie strony, że odpowiedź jest zbyt ogólna, nie można z tego wyjść. Na pewno takie spotkanie jest potrzebne, natomiast chodzi o to, że no jak zawsze jestem w stanie zadać formalne pytanie. To ze względu na brak wiedzy szczególnie. Dlatego ta dyskusja jest dobra, bo wiele rzeczy nie wiemy, czy Państwa... Nie dysponujemy pracownikami, tak jak Pan mówił, no troszkę wydolniejszą pozycję. Ludzie... Potężna para. Tak, a my tego nie mamy. Szanowni Państwo, tylko... Z tą potężną jedno pytanie nie było udzielone. Pan Tokarz domagał się pytań od pracownika 1B. No, ja mówiłam Panu Tokarzowi na spotkaniu ze mną, że jest wymagana odpowiedź przynajmniej do przejrzenia przez radcę prawnego. Pan Głębowski, no niestety w zeszłym tygodniu myśmy dostali materiał w środę, Panie Aleksandrze, natomiast Pan Głębowski jest pierwszy dzień i takie naciskanie na pracownika, bo jeszcze nie ma Pan odpowiedzi, to też trochę ale jest szybkie. Ale ja Pana odpowiedzi mam przygotowane odpowiedzi wszystkie w pełnej. Ale ja żądam tej odpowiedzi natychmiast, ja czekam tydzień. Ja, skąd Pani to wzięła wiele? Czy często Głosowaliśmy porządek obrad. No nie został przegłosowany, sytuacja patowa. Ja proponuję w takim razie przegłosować porządek obrad w zmienionej formie. Przełożenie punktu sporządzenia opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Kłobuck za 2014 i pozwanie uchwały złożenia absolutorium na kolejne posiedzenie. Spróbuję przekazać taki wniosek. Cały czas o tym myślę, że tak zrobimy, bo nie zdążymy dzisiaj. Ja sobie też tak myślałem, że pewnie macie wiele jeszcze innych wariantów głosowania tego samego punktu, które może się okazać, że nie będą kontrowersyjne, tak jak był ten wariant, który z Bogdanem. Próbuję przegłosować ten porządek bez punktu trzeciego. Ja proponowałem praca nad opinią komisji. No praca po prostu, żeby to... Sformułowanie niekończące. Panie Aleksandrze, że będzie praca, to będzie forma dyskusji z Panem Burmistrzem i z Państwa, to będzie praca nad tym. No, zbierzmy w ogóle trzy punkty trzeci, bo będą przegłosować, może się uda. Dobrze, to tak. Pierwszy punkt zatwierdzenia protokołu był, drugi wysłuchanie ustnej wyjaśnień i trzeci punkt będą sprawy różne. Proszę o przegłosowanie. Kto jest za takim porządkiem? Trzy punkty, dobrze. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. No to się zgadza, jakby nie był konsekwentny, że przygotowali się na tym porządku i nie porządku. To tak. Nie moja sprawa. Proszę, pytania zadaje pan... Aleksander Tokarz. Aleksander Tokarz. Panie Przewodniczący, no ja już zadałem odpowiedź pisemnie do pytania i prosiłem o odpowiedzi właśnie. Zadałem odpowiedź pisemnie, tak żeby uprościć sprawę. Aha, to
Znaczy się, że tematu nie ma w tej dzisiaj dyskusji. Proszę pan... Czy dyskusje mogą być, bo jeżeli tutaj pan mówi, że jest przygotowany na odpowiedzi wstępnie i wysłucham, to na pewno tak, że ewentualnie... Tak, jeżeli chodzi, ja rozumiem chronologicznie po kolei pierwsze pytanie, później dotarło do mnie trzecie pytanie, tak? Tak, tak. Więc jeżeli chodzi o pierwsze pytanie dotyczące inżyniera kontraktu, czyli sprawa zapłaty, w zasadzie no, ja mogę mówić tylko o fakturze końcowej, bo tak nie miałem prokuratury, żeby taką decyzję podjąć. Oczywiście skonsultowane to było z panem radcą prawnym. Z uwagi na to, że wstrzymanie tej zapłaty nie mieliśmy tutaj na tym etapie podstaw do tego, żeby tą płatność końcową było 10% kontraktu, taką płatność tylko mieliśmy w zasadzie do uregulowania, nie było podstaw prawnych, aby to wstrzymać. Wstrzymanie wiązałoby się z zapłaceniem ewentualnych odsetek od tej kwoty i narażeniem gminy na ewentualne straty. To jest jakby jedna sprawa. To jest drugie pytanie. Proszę? To jest drugie pytanie. Pan pyta na drugie. No. Mogę tylko wypowiedzieć, panie starszy, pan mówi, że mógł tylko wypowiadać na was. Nie, no bo pytanie jest sprawa zapłaty wynagrodzenia. A czy wynagrodzenie było wcześniej? Tak, to są w punktach sformułowane, tutaj konkretne. A dlaczego nie możemy się wypowiadać o wcześniejszych faktorach? Spróbuję, że tak powiem... Nie możemy, tylko tak jak mówię, ja mogę tylko powiedzieć, że zostaje zapłacone, tak? No bo cóż, ja mogę powiedzieć, czy ta decyzja była słuszna, czy nie. Więc trudno mi się odnosić do pytań, które mnie bezpośrednio nie dotyczą i... Generalnie oceniamy w 2020 budżetu, także nie znamy panie burmistrzu, tylko... Nie, ja rozumiem, ja mówię, w momencie, kiedy ja już miałem możliwość podejmowania decyzji, pozostała mi do zapłaty jedna faktura i mieliśmy tutaj, tak powiem, mieszane uczucia, delikatnie mówiąc, co z tym zrobić, bo z jednej strony wiemy, że rzetelność wykonania nie była pełna, a z drugiej strony no, tutaj jednak umowa nas wiąże, więc nie mamy podstaw do... Zresztą jeżeli metod może... To rozmawialiśmy tak naprawdę o rzetelności wykonania innej umowy. Jeżeli mówimy o zastrzeżeniach dotyczących rzetelności wykonania, to tak naprawdę chodzi o wykonanie robót budowlanych. To nie ta firma wykonywała roboty budowlane. To nie jest do końca to samo. Ja chcę powiedzieć, że na ten moment wciąż jeszcze liczę na to, że będziemy mieć takie opracowanie, które da nam dopiero podstawę do zdecydowania, czy rzeczywiście inżynier kontraktu da się inżynierowi kontraktu postawić poważne zarzuty. Na ten moment ja nie jestem. Tak, już przechodzę częściowo do tego trzeciego pytania. Pytania są sporządzone właściwie. Pan od razu przemieszczał. Ja proszę się trzymania tej umowy dotyczącej inżyniera kontraktu. Proszę ale to się wiąże. To się wiąże. Zarówno to się wiąże z tym wykonawcą. Nie, jeżeli mówimy o nienależnym wykonaniu, to ja na ten moment nie mam wystarczających dowodów na to, żeby powiedzieć, że można postawić poważne zarzuty inżynierowi kontraktu, czyli zarzuty, które mogłyby skutkować postępowaniem karnym. Ja mówię w imieniu własnym, jako radca prawny, oceniający materię prawną. Więc nie mówię w imieniu burmistrza, bo nie mam takich tutaj pełnomocnic, żeby w imieniu burmistrza się wypowiadać, jeżeli dostanę. Mam pytanie do burmistrza, proszę odpowiedzieć na to. Jeżeli są pytania moje bezprzedmiotowe, proszę wskazać, że są bezprzedmiotowe. Niemniej rządem domagam się odpowiedzi na te konkretne pytanie. Mówi pan teraz... Pytanie pierwsze, bo pan zechciał poruszyć odpowiedź na pytanie drugie, sprawa wynagrodzenia. Pierwsza, ale ma kilka podpunktów, więc jakby część pierwsza pytanie... Czy w związku z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu przed wyrzemieną firmę doszło do nieprawidłowości skutkujących poważnymi stratami finansowymi dla budżetu wynagrodzenia? Ale ja myślę, że to mecenas jest jednoznaczne. Jeżeli my nie mamy póki co takich danych, które jednoznacznie stwierdzają, dwa, zakres tych nieprawidłowości, bo to też jest istotne, bo jeżeli chcemy wyciągać konsekwencje prawne w postaci pozwu sądowego, to musimy do sądu wszcząć pójść. Z twardymi dowodami mówią o tym, że zostało naruszone prawo czy niedopełnienie obowiązków na takim etapie, skutkuje to taką i taką stratą dla inwestora. I to bez tej wiedzy, bez tych danych nie ma możliwości pozwania, bo narażamy się raz na odrzucenie tego wniosku z braku jakby rzetelnych danych, bo sąd nie będzie rozpatrywał według tego, co
uzgodniać i z mecenasem, że sąd nie będzie rozpatrywał samego wniosku, tylko załącznik do tego wniosku, a jednoznacznie wyliczenia, które mówią o konkretnych stratach, o konkretnych zaniedbaniach na konkretnym odcinku inwestycji. Ta inwestycja była dość szeroka. Część prac została wykonana wcześniej. Dotyczy to odcinka konkretnego, mało tego. Mówimy też o zmianie wykonawcy. Tutaj też musimy wziąć pod uwagę teraz, więc... Panie burmistrzu, w porządku mówi pan o dowodach twardych, które by skutkowały sporządzeniem aktu oskarżenia do sądu. Niemniej wymiar sprawiedliwości jest tak skonstruowany, że są jeszcze organy ścigania w rodzaju prokuratury, gdzie można przedstawić dowody miękkie. Skoro pan już tutaj mówił dowody twarde, to mówię o dowodach miękkich. Pytanie numer 3. Mówię, panie Aleksandrze, do pierwszego tak króciutko. Proszę. Ja sobie uważam w ten sposób sytuację, że wyszły mi prawidłowości. Okazało się, że pewne roboty budowlane stały wykonane nierzetelnie, delikatnie mówiąc, albo niezgodnie ze sztuką budowlaną. Dla mnie pytanie jest proste. Czy inżynier kontraktu odbierał ten etap robót, potwierdził to protokołem, czy nie odbierał? Jeśli odebrał, potwierdził protokołem dobre wykonanie tych robót, a okazało się w perspektywie czasu, że te roboty zostały źle wykonane, tak. Czy że on źle swoją pracę wykonał, prawda? To jest jeden etap odbierają, jeśli można. Jest jeden aspekt tej sprawy. My musimy udowodnić, czy w momencie odbioru było wszystko w porządku, a ewentualne dalsze prace zniszczyły tą wykonaną pracę, bo taką obronę będzie, podejrzewam, stawiał wykonawca również. Więc my musimy stwierdzić, czy były wykonywane na tym odcinku prace dodatkowe, które mogły spowodować jakby uszkodzenie, przesunięcie rur. Tam jest kwestia technologii wykonania też. No, ja z całym szacunkiem nie znam się tam. Mało tego, oczywiście to nie jest usprawiedliwienie i nietłumaczenie tej sytuacji, ale tak de facto jednostka JRP w zasadzie przestała istnieć. Czyli ten zespół, który prowadził inwestycje, praktycznie zostały dwie osoby. Nie ma kierownika, który był głównym jakby koordynatorem tych prac. Nie ma funkcji MAO, nie ma tego pracownika, który funkcję MAO pełnił, czyli nadzorował również ze strony inwestora. Więc mamy tutaj kłopot w postaci kas, które mogłyby to w miarę szybko przygotować i policzyć. Dzisiaj jesteśmy na etapie około 50% już wyliczonych strat. Czekamy na pełny pakiet i wtedy przystąpimy do tych działań. Co do pytania pana Fukarza, czy możemy organy ścigania powiadomić? Zawsze możemy. Pytanie jest, co nam to na tym etapie daje, skoro my tylko możemy powiedzieć, że jest podejrzenie popełnienia przestępstwa. Tylko i wyłącznie na tym etapie możemy to stwierdzić. Bo ja nie jestem, ja nie jestem osobą, która rzuca oskarżenia, nie mając dowodów. I chciałbym, żeby taki standard pozostał. Jeżeli będę miał dowody, wtedy powiadomię odpowiednie służby i organy. Można? Proszę bardzo. Czynności w prokuraturze to nie, proszę pana, polegają na tym, że pan musi odrzucać dowody. Są czynności w sprawie. Trzeba było powiadomić prokuraturę, by podjęła czynności sprawdzające, czy zaistniało przestępstwo, proszę pana. I proszę nie mówić ciągle o twardych dowodach, czy o innych dowodach. No to raz, to, ale wystarczy. Zapamiętałem to. No. Prokuratura działa troszkę na innych zasadach. Także ja jeszcze, nawet proszę opowiedzieć, ja się już stosunkuję właśnie poza komisją, przeanalizuję pańskie odpowiedzi. Także pytanie numer 3. Czy pan uważa, że pan już odpowiedział na te trzy pytania, czy nie? No bo ja będę konsekwentny, będę żądał odpowiedzi. Ja powiem krótko. Po konsultacji z Radcą Prawnym stwierdziliśmy, że na tym etapie nie można takie czynności dokonać. Dziękuję. Rozumiem, że ktoś będzie przygotował tą ekspertyzę, tak? Ona jest cały czas przygotowywana. To się próbuje rozkazać, bo ja nie rozumiem. Nie mieszajmy pojęć. No, akt oskarżenia, burmistrz nie może wnosić aktu oskarżenia. Burmistrz tylko zawiadamia o popełnieniu przestępstwa. Zawiadamiając o popełnieniu przestępstwa, przedstawia również dowody, bo prokuratura bada dowody. Bez dowodów nie może być sporządzone akt oskarżenia. Kto ma dostarczyć prokuraturze dowody? No tak naprawdę ten, który zawiadamia. I zawiadamiając musi mieć już przesłanki do tego, by twierdzić, że do przestępstwa doszło. Czy są takie przesłanki? Na ten moment ja nie mogę tego absolutnie potwierdzić. Absolutnie nie mogę tego potwierdzić. I pan mówi się z tym zgadza, tak? Dobrze. Ja chcę tylko państwu cały czas zwrócić uwagę na to,
że podstawową przyczyną powstania strat po stronie gminy jest upadłość spółki. Nie można wiązać upadłości spółki z działalnością inżyniera kontraktu. Są kompletnie odrębne sprawy. My wykonujemy tylko czynności kontrolne. Nie zakładamy, że doszło do nieprawidłowości. Badamy sprawy. Ale my wiemy, że doszło do strat po stronie gminy, ponieważ gmina wydała więcej niż miała wydać w związku z kontraktem zawartym z Abelem Soli. I to wiemy. My to wiemy. Podstawową przesłanką. Czy działa prawidłowo, czy nie w kontrakcie? Wiem. I na ten moment nie ma jeszcze podstaw do udzielenia odpowiedzi na to pytanie. No dobrze. No są dalsze pytania. Jeżeli panowie odpowiedzieli już na te trzy pytania, to są i dalsze. Czyli tak, rozumiem tak, że nie ma, no to jest logiczne, nie ma zgłoszenia do prokuratury. Teraz sprawa informacji w sprawie tych szacunkowych, procentowych ocen postępu wykonania prac w rozumieniu odpowiedniej umowy. Państwo już się analizowali pewnie, o jaki zapis chodzi. Mówimy o inżynierze kontraktu, rozumiem, tak? No. Tu są wniosek, punkt drugi. Tu rozumiem, że nie było zgłoszenia do organów ścigania. Punkt drugi, prosiłem o informację w sprawie szacunkowych procentowych ocen postępu wykonania prac w rozumieniu ustępu drugiego, paragrafu czwartego. Tu wskazałem numer, oznaczenie umowy. Czy tutaj w ogóle ten punkt tak naprawdę nie precyzuje nam, co to znaczy, w jaki sposób, w jakiej formie jest dokonywana szacunkowa procentowa ocena postępu wykonania prac? Powinna być dokonywana po zakończeniu każdego kwartału. Generalnie... Była. Ja wczoraj widziałam dokumenty, pan Leszczyniak przedstawiał, do każdego raportu kwartalnego była taka rubryczka ocena prac. No i o to proszę właśnie. Będzie to zaczątek. No. Dalsze pytanie, w części drugiej jest pytanie. Czy zasadne było wystąpienie przez burmistrza z projektem wyżej wymienionej uchwały, to podany numer uchwały, skoro zaistniały okoliczności sygnalizowane w dniu podjęcia uchwały przez ówczesnego członka zarządu sierady Mercza, Aleksandra Tokarza? Pani kierownik wie, o co chodzi, prawda? Jest. No, ja zresztą w załącznikach dałem, prawda, i to wystąpienie tutaj, i u samą uchwałę. Ja uważam, że było to niegospodarne. Ale proszę o odpowiedź, no, czy było zasadne, czy nie. Wnioskodawczyni złożyła formalny wniosek o przekazanie w drodze darowizny tej nieruchomości. Teraz powiem, kiedy? 12 września 2013 roku. Projekt wniosek został przedłożony burmistrzowi. Burmistrz zawnioskował, aby przekazać propozycję właściciela na Komisji Zagospodarowania Przestrzennego. Komisja Zagospodarowania opiniowała możliwość nabycia w drodze darowizny nieruchomości w dniu 15 października 2013 roku, po czym został skierowany projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej i ten projekt był ponownie opiniowany przez Komisję Zagospodarowania 12 lutego 2014 roku. I pan Aleksander, zasadność podjęcia inicjatywy uchwalającej przez burmistrza. No to jest jasne, to właśnie pan jako przewodniczący zarządu osiedla te swoje uwagi przedłożył na sesji, na której uchwała była podejmowana, więc no, trudno mówić, czy zasadne było skierowanie projektu uchwały na sesję wobec pana wątpliwości. Burmistrz kierował się, myślę, faktem sąsiadowania tej działki drogowej z nieruchomością gminy. Chodzi o taką drogę wewnętrzną, która została wydzielona do osób tej działki budowlanej. Szkolną, tak? To jest ulica Szkolna. To jest włączenie Polskiego. Ta droga jest tutaj, tak? Tak. To jest ta działeczka, natomiast gmina posiada... To są prywatne działki. To są prywatne tereny. Gmina ma dojazd z tej strony do swojej działki. Tu gmina nie miała żadnego interesu. No, wszystko może się okazać w przyszłości, ponieważ... Bierze pod uwagę teraźniejszość. Uchwała nie jest hipotezą jakąś. Jest konkretem. No, ale wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi wobec powyższego. Jeżeli radni zadecydowali, że
przyjęcie w drodze darowizny i tej nieruchomości jest zasadne, to burmistrz po prostu tę uchwałę wykonał. Czy był wnioskodawcą? Proszę? Czy burmistrz był projektodawcą tej uchwały? No burmistrz podpisał projekt uchwały. Nie wiem, czy podpisał. Czy kto z projektem uchwały? Czyjej stronie była inicjatywa uchwałodawcza? Pan burmistrz skierował wniosek na komisję, skoro komisja zaopiniowała pozytywnie. Więc inicjatywa, no ale pytanie jest krótkie. Inicjatywa uchwałodawcza do burmistrza wtedy należała? Tak, no i o to chodzi. No dlaczego pani nie potrafi jasno i w krótkich paru słowach powiedzieć? No więc sprawa dotyczy tego. Pytam się, czy to było zasadne, czy nie. Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. A nie mówić wiele, wiele rzeczy niepotrzebnie. Chcę uzasadnić stanowisko burmistrza. Ja rozumiem, tylko ja pytałem, kto wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą, a pani mówi mi w sposób pogmatwany. Burmistrz. Burmistrz. Jedno słowo. Czy pan, panie radny, tak aż skończył już pytania? Czy... No, o czym odpowiedzieć, czy było zasadne, czy niezasadne i tyle, no, rany boskie. No, jest to pytanie, no jest pytanie, no. Rozumiem, że już jest wyczerpany pana, tak? Nie, nie, jeszcze jest drugie pismo. Zasadne, czy niezasadne, no. Bo tak, czy mi się odpowiedzieć, czy nie, czy na piśmie chce się odpowiedzieć, bo jest skoro... Ale czy w ogóle? Ja rozumiem, że pytanie jest do mnie, czy... Pana... Niech pan ja panu musi, możecie mi odpowiedzieć, bo możecie to... Proszę pana, proszę się zapytać, proszę pana. No jest, jest. No i w tej duchu właśnie pytam. Zasadne to jest też zbyt ogólnie. Trzeba zapytać, czy celowe, czy gospodarne. To są dopiero kryteria. No i gospodarne, dobrze, no to więc precyzuję, gospodarne. My radcy prawnego nie mamy jako radny. Pan ma radcę prawną i widzi pan, jak to wychodzi. My radni nie mamy radcy prawnego, by nas posiłkował. Więc proszę to już pod uwagę. No ale to... Więc czy było to gospodarne? Legalizm, gospodarność. Pytanie jest, to jest nasza działka? Tak. Pytanie jest, jakie będzie przeznaczenie tej działki w przyszłości? I na to pytanie trzeba sobie odpowiedzieć. Jeżeli to przeznaczenie będzie na podział... To nie w tym momencie będziemy odpowiadać. Ma na mordę, czy pan będzie przerywał. No wiem, że pan... Ja będzie panu przerywał, nie będzie panu przerywał. No ale no w tej chwili, no. Więc jakbym mógł skończyć, to proszę dać mi odpowiedź. Więc trudno dzisiaj stwierdzić, czy to było słuszne, czy nie, bo czas pokaże, czy ta decyzja była podjęta słusznie, czy nie podjęta słusznie. No nie wiadomo by było generalnie, żeby ją uzasadnić. Ja jestem realistą, a nie wróżenie z fusów. Dzisiaj się okazuje, że na tym etapie może faktycznie było zbyt wcześnie podjęta taka decyzja. Ale nie znaczy to, że w perspektywie czasu będzie to decyzja słuszna. Ja tego ocenić na tym etapie nie mogę. Może w momencie podejmowania uchwały trzeba było te wątpliwości rozstrzygać, a nie dzisiaj stawiać hipotezy. Pani kierownik, w planie miejscowym, który obowiązywał na ten teren, jak był podstawą do podziału tych nieruchomości, teren ten był zapisany jako rezerwa pomysłowi, prawda? Przedmiotowy czy szkole? Ten. Zastanawiam się, no, żeby rzeczywiście miało to sens, co się zadziało i ewentualnie gmina miałaby kiedykolwiek inwestować w tą drogę. Bo tak może być, bo takie żądanie może nastąpić ze strony darczyńcy. To warto się było zastanowić, teren jest bardzo atrakcyjny, żeby rzeczywiście tej drogi nie zrobić tu i nie podzielić tego na działki. Wtedy będzie zasadne działanie burmistrza. No to już mówię, no czas pokaże, czy ta decyzja była słuszna, czy nie. Są przykłady, gdzie... Na co czekać, bo mój teren jest bardzo atrakcyjny. Przedszkola nie powstanie, nie ma takiej opcji. Podjęto taką decyzję, nie inną. Ten kawałek tutaj, rozumie pan? Tak, rozumiem. Nie ma tutaj żadnej decyzji. Rozumiem pańskie tak jak sam no. Chodzi o ten konkretny kawałek, który zaspokaja potrzeby indywidualne. A gmina ma zaspokajać potrzeby zbiorowe. W podobnej kwestii w tej kadencji komisja odniosła się negatywnie do podobnego wniosku. Ale że... tam okoliczności były troszeczkę inne. Tak, nie było sąsiedztwa działki gminy, ale tu sąsiaduje, a gmina ma z dwóch stron bardzo dobry dojazd. Gmina, nie czekając na ten dar, na tego konia trojańskiego od darczyńcy, może sobie sama wytyczyć tutaj drogi. Nie czekając na ten prezent, prawda? Proszę mi odpowiedzieć, albo nie, to wszystko. Że jeżeli patrzymy na ten aspekt szerzej, to możemy spojrzeć na to w ten sposób, że są
dzisiaj przypadki oto takie, że dzisiaj musimy wykupywać takie grunty, gdzie tak samo została wydzielona droga i dzisiaj musimy wykupić te grunty, a nie, że właściciel oddaje bezpłatnie, tak? Dzisiaj płacimy za drogi potężne odszkodowania. Przykład Lgoty, przykład Lgoty jest namacalny. Ile musimy zapłacić dzisiaj za, za to, jest ta różnica, panie burmistrzu? To jest różnica. Gdyby za to zapłacono, to bym powiedział, ok, to nie jest dobry interes dla gminy. Bo jeszcze dość, że robimy dobrze właścicielowi działek, to jeszcze musi gmina za to zapłacić. To jest jakby tylko taka subtelna różnica, że właściciel oddał to bezpłatnie. I może to przekonało też radnych i komisję zagospodarowania o tym, żeby to zaopiniować pozytywnie. Ja nie znam szczegółów, nie byłem członkiem komisji zagospodarowania, więc nie mogę się odnieść do argumentów tej komisji. Jeszcze raz, gdyby gmina tutaj tą drogę rzeczywiście połączyła ze swoim interesem tutaj, można by było jeszcze od biedy pogodzić interes strony indywidualnej z interesem zbiorowym gminy. Tu nie zachodzi ta okoliczność i wszystko, no. Ale po co mamy ten temat? Proszę dalej. Zasadne, niezasadne, no ja nie otrzymałem odpowiedzi. To bo zdanie burmistrza było zasadne. Dobrze. Tak? No pani minister działa z upoważnienia, w porządku. Dalej. Bo zakończymy pytania składane z mojej strony. Sprawa działu jednostki budżetowej, czyli Zarządu Dróg Gospodarki Komunalnej w Kłobucku w realizacji inwestycji pod nazwą uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej. Pytania. Czy wyżej wymienionej jednostce Zarządowi Dróg były zlecane przez kogo zadanie budowlane i inne dotyczące przedmiotowej inwestycji? Drugie pytanie. Czy koszty pracy i materiałów zostały ujęte w planach finansowych i odpowiedniej sprawozdawczości zakładu drugiej gospodarki komunalnej? Pytanie trzecie, chyba najłatwiejsze. W jakich dokumentach został zarejestrowany przez jednostkę realizującą projekt udział wspomnianej jednostki budżetowej w realizacji całego przedsięwzięcia? No i czwarte. No to proszę, pan ma to, czy nie? Ja pożyczę, proszę. Ja mam, tylko że jaką data wpływu jest, dopiero zlecenie dostał dyrektora, by mi to wyliczyć, więc czekamy. Czyli na dzisiaj nie? W porządku, ja to próbuję. Nie, no nie domagam się odpowiedzi na finansowe, skoro tutaj to nie inne okoliczności. W porządku, w porządku, w porządku. No to mam przed sobą, więc nie. No, w porządku. Czyli moja sprawa, moje pytania są jak znam. Dziękuję, proszę. Mamy przygotowane dla pana pisemne wyjaśnienia. Ja tylko jeszcze tak krótko wyjaśnię, jeśli chodzi o ośrodek sportu i rekreacji w Kłobucku, to trzy pierwsze pozycje, czyli targowisko, parking, obiekt Lubicy i obiekt Łobocnie, były oddane w trwały zarząd tej jednostki budżetowej, natomiast kąpielisko zawsze zostało oddane protokołem biorów administracji, dlatego że to zakrzep nie jest nasz, to państwa i my mamy jako gminę. Bo nie moje pytanie wynikało z tego kontekstu statutu, który uchwalaliśmy. Natomiast w regulaminie były to wymienione, nie były w statucie. Jeśli chodzi, natomiast pozostałe rzeczy są w Sejmie tutaj w tej statucie wyjaśnione. Przypomnę tylko jeszcze, że jeśli chodzi o umowy zlecenia, to są z osobami fizycznymi, w związku z tym. No. Nie ma, dlatego mówię, że nie ma tutaj imiony nazwisk. Natomiast jeśli chodzi o zespół ekonomiczno-administracyjny oświaty samorządowej, to jeśli chodzi o stwierdzenie, że brakuje niektórych paragrafów, a nawet całych rozdziałów, to przypomnę, że w tym dziale nie wszystkie rozdziały realizuje zapis. Tak? Natomiast uzupełnienie paragrafowe tutaj jest przez ZAS sporządzone. No z tym, że mówię, no jeśli paragraf jak gdyby jest prosty w nazewnictwie i nie sprawia trudności, to czasami w sprawozdaniu opisowym jednostka tego, jeśli chodzi o zarząd dróg, to tutaj też nie ma za bardzo co komentować. Jest też pisemne wyjaśnienie pana dyrektora, szczegółowe, jeśli chodzi o wymienione zagadnienie wszystko. Bardzo dziękuję. Pani Urszula, kolejno. Mam uzasadnienie
kierowcę, na 75% wykonania dzisiaj. Dochody, ciągle dochody, no jest mi to wszystko jasne, bo jest opisane, wyjaśnione w wydatkach, natomiast mam w dziale ochrona zdrowia pytanie, jakich usług dotyczy, jakich usług dotyczy zawód. Następnie. Oczywiście. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące zakupu usług pozostałych w działach ochrony zdrowia, generalnie to podstawowy rozdział to jest przeciwdziałanie alkoholizmowi. I tutaj wykonanie dotyczyło kwoty 28 590 zł i 1 grosza. I w zasadzie to były wyżywienie i obciążone notą księgową. Dzieci, gdzie występuje problem alkoholowy, to jest pierwsza rzecz. Druga, organizacja kolonii w Czeszku. To są dwie ustawowe, jeśli chodzi o pytanie. Następne, tak, dotyczyło umorzeń. I to jest, Państwo otrzymaliście cały ten wykaz umorzeń tam, gdzie jest dopuszczalna kwota i nazwisko do wiadomości publicznej. W tym wykazie, który Państwo otrzymali, są rzeczywiście kwoty umorzone, zwolnione i jest to wykonywane na podstawie różnych podstaw prawnych. Pytanie, czy były to kwoty umorzone, czy wpłacane prawo? Ten wykaz, który Państwo otrzymali, nazywa się wykaz umorzeń zwolnień, czyli tutaj nie było rozkładania na raty i odraczania, jeśli chodzi o ten wykaz inny. Następne pytanie było, na podstawie jakiej uchwały zostały zwolnione z opłacania podatku konsumpcji? Państwo ostatnio podejmowali dwie uchwały w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości, natomiast akurat ta firma zwiększyła zatrudnienie o 15 etatów i otrzymała dwuletnie zwolnienie z podatku od nieruchomości od części nowo wybudowanych, bo poprzednia uchwała w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości wiązała dwa warunki, nakłady inwestycyjne plus zwiększenie zatrudnienia. Ta uchwała była podjęta w lutym 2007 roku i była zmieniana 27 marca, czyli w sesji w takim małym zakresie. Jeszcze pragnę wskazać, że w lutym otrzymaliście Państwo też takie sprawozdanie ogólne z Wydziału Finansowego dotyczące właśnie ulg wszystkich w zakresie gminy i tam jak gdyby ta podstawa prawna jest zmieniona. Jeśli chodzi o jaka jest przyczyna zwolnienia z opłacania podatków pozostałych osób i firm. W związku z tym, że obowiązuje nas tajemnica skarbowa, odsyłam do tego sprawozdania, tam było generalnie opisane ogólne przyczyny, z jakich tytułów indywidualnie następują umorzenia. Jest to generalnie trudna sytuacja finansowa, wypadki losowe, wypadki typu pożar. Natomiast generalnie w wykazie, który podaje się do publicznej wiadomości, gmina ma obowiązek wpisywać albo publiczny interes strony, albo publiczny interes gminy, czyli Państwu jakby w odpowiedzi mam obowiązek podać, że to jest interes strony, tak. Jaka jest przyczyna zwolnienia z opłacenia podatku od spadków i darowizn? To jest następne pytanie w kolejności. Tak jak powiedziałam wcześniej, głównie jest to trudna sytuacja finansowa strony, gdzie na przykład ktoś dziedziczy stary dom i z reguły na przykład nie spełni wymogu, żeby w ciągu 6 miesięcy od tego orzeczenia spadku złożyć zeznanie, zaczynają się problemy, ponieważ później powstaje ten podatek.
Przyczyna zwolnienia od sprzedaży lokali mieszkalnych. Tutaj jest uchwała o bonifikacie Rady Miejskiej. Też jeśli chodzi o to sprawozdanie o ulgach, które otrzymaliście Państwo w Myśliwstwie Ulicznym, jest podany numer uchwały i dokładna nazwa uchwały. To samo dotyczy uchwały z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Też jest to tak zwana bonifikata. Z jakiego tytułu jest zwolniony osób i z czego to wynika? W wykazie podane są jednostki, gdzie, w jakim miejscu nastąpiło umorzenie czy zwolnienie, tak? I na samym końcu tego wykazu jest podany ośrodek sportu i rekreacji, co nie znaczy, że to ośrodkowi sportu umorzono jakieśkolwiek kwoty, tylko tym poniżej dwóm osobom. I tutaj pytanie dotyczy zapewne tej kwoty dość wysokiej, 12 982 zł. Została umorzona kwota zobowiązania, którą klub sportowy zliczył gminy Osirowi z tytułu spraw związanych z obsługą parkingu. Nie wiem, czy Państwo wiecie, przez pewien czas parking tutaj przy Nowym był prowadzony przez klub sportowy. Jeśli chodzi o czyli to, że jest punkt ósmy, gdyby są jeszcze powiedziałam. I teraz punkt dziewiąty, tak. Przez Panią Radną zapytanie było takie. Zapłacone przez gminę odsetki karne. Dlaczego sięgają roku 2008? Czy wnioskowano o umorzenie odsetek? Czy odsetki nie uległy przedawnieniu? Odsetki nie uległy przedawnieniu. To była sprawa płacona w roku 2014. Trzech jednostek OSIR-u, Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Kłobucku. Dwie pierwsze jednostki zapłaciły opłatę z tytułu zanieczyszczenia tak, z środowiska. Z uwagi na to, że były zobowiązane od 2009 roku płacić takie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego, a nie były płacone drogie odsetki. OSIR wystąpił z wnioskiem o umorzenie odsetek, natomiast dostał odpowiedź negatywną. W urzędzie te odsetki były zapłacone z uwagi na fakt, że były w 2010 roku oddane do użytkowania separatory. W związku z tym dopiero w 2014 roku jak gdyby wyszła sprawa konieczności zapłaty od tych separatorów też opłat za środowisko. W każdym razie tutaj to dotyczyło tych odsetek. Jedynie w całym budżecie. Następnie punkt 10. Informacja o mężczyznach. Wzrost w stosunku rok do roku, jeśli chodzi o należności, jest duży. Jeśli Państwo mają ten wykaz należności, to generalnie w należnościach pozostałych do zapłaty, oscylujących na kwotę 15,5 miliona złotych, 13 milionów, przepraszam, na 2014 roku jest też 16 milionów, w tym blisko 14 milionów to są zaległości. I czego one głównie dotyczą? W dziale rolnictwa 167 750 to są kary z tytułu niewykonania umowy. W transporcie blisko 3 900 000 to też są kary z tytułu niewykonania umowy. W gospodarce mieszkaniowej zaległości dotyczą lokali użytkowych, socjalnych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, tej opłaty rocznej i też dzierżawy umów w zakresie działalności Urzędu Miejskiego, nie tylko zarządu dróg. Jeśli chodzi o dochody od osób prawnych i fizycznych, blisko 4 900 000, to tutaj głównie są zaległości dotyczące podatków i opłat,
a w większości te blisko 4 900 000 zaległości dotyczą podatku od nieruchomości. No z uwagi na fakt, że mamy takie przedsiębiorstwa, które nie prowadzą działalności, są w stanie likwidacji, od 2-3 lat nie uiszczają podatku od nieruchomości, czyli ten przepis jest w stosunku do płatności pusty, z uwagi na fakt, że brak jest środków pieniężnych do realizacji tych podatków. Oczywiście zaznaczam, że no, egzekucja jest prowadzona, no, ale skoro jest zakład likwidacji, no to trudno ściągnąć jakiekolwiek środki. Mamy jeszcze Ale procedura jest wdrożona, co? Jeszcze mamy taki jeden zakład, ja tutaj nie chcę wymieniać imiennie, w którym toczy się postępowanie sądowe w sprawie wyznaczenia zarządu, bo nawet możemy wymiaru zrobić tym zakładowi, jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, ponieważ to był zgon właściciela i nie dość, że się toczy postępowanie spadkowe, to jeszcze się toczy postępowanie sądowe w sprawie wyznaczenia zarządu tego przedsiębiorstwa i na razie póki co złożyliśmy skargę na czynności syndyka, który był wyznaczony jak gdyby do wyznaczenia zarządu dla tego przedsiębiorstwa. Wszystko jest bardzo, toczy się bardzo powoli i no, na razie na dzień nie może to, że ten przepis zostanie wykonany, to złożymy ewentualnie decyzji wymiarowej bądź deklaracji po wyznaczeniu przez sąd zarządu. Jeśli chodzi o światy wykonane, to tam są drobne zaległości generalnie dotyczące dzierżawy. Bardzo duże zaległości są w dziale pomoc społeczna, prawie 1,5 miliona złotych. One dotyczą alimentów, nie? Tak jak wiemy, wszyscy alimenty są ściągane na te postępowania komornicze. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska to są też kary z tytułu niewykonania. Kultury fizycznej, te zaległości są wielkie. Jeśli chodzi jeszcze, otrzymaliście Państwo cały wykaz kar wodnych, w większości spraw są one na drodze postępowania sądowego, oprócz ABN Solid, gdzie jest dopiero dokumenty przygotowywane. Natomiast tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, że w tych karach umownych w większości to są kwoty, które gmina, można tak stwierdzić, gmina Suska, z uwagi na fakt, że w większości tych firm nie ma majątku, który mógłby podlegać egzekucji. Dziękuję Pani Skarbnik. Czy Pani ma, jest zadowolona z wyjaśnień? Wyjaśnienia dostałam, no, ale szkoda, że w przypadku na przykład tych kar nie może, gmina nie może nic pozyskać, prawda? To są duże kwoty. Jeszcze pytanie nie było, czy zostały zabezpieczone wierzytelności w wymienionych wykazie. W związku z tym, że to są kary umowne, na razie toczy się postępowanie sądowe, więc no, postępowanie zabezpieczające tak nie może być orzeczone sądu o przesądzeniu kwot, o ile jest ma. Natomiast w podatkach jest inaczej, podatka może być wcześniej, ale oczywiście nie pomóc w sprawach cywilnych. W większości przypadków są kary, te kwoty z tytułu kary nieściągalne, prawda? Czy jeszcze są jakieś pytania, czy ten punkt możemy zakończyć? Ja zwolnię Pana Burmistrza. Sprawy już nie zakończymy, zwolnić Pan może, ale jeszcze punkt nie kończymy. Ale nie, ja mówię ten. Możemy są pytania. O pytania, jeżeli. Czy mamy jakieś pytania, ktoś ma? Może na kolejne nasze posiedzenie. Muszę się zapoznać z materiałami, także tutaj szczerze spokojnie. Czy jest możliwość, że ja się przenadzę do posiedzenia na... Ja znam termin. No, wstępnie właśnie. Wstępnie. No to dziękuję. Dziękuję bardzo. Panu Burmistrzowi, Panu Skarbnikowi. Ja też dziękuję Panu Burmistrzowi. Jeszcze mamy jedną sprawę.
dotyczyło działalności burmistrza, bo my tutaj pracujemy nad udzieleniem absolutorium dla organu burmistrza. Nie ma absolutorium, bo takiego nie ma Rady Miejskiej. Dlatego, że jeżeli w sprawie tej nieruchomości podjęła decyzję ostateczną Rada Miejska, to ja uznałem, że tego ja nie będę o to pytał, bo to jest jakby poza zakresem, przynajmniej poza tym zakresem naszych obrad, prawda? Natomiast działanie burmistrza jak najbardziej wpisuje się. Dlatego pytałem o zasadność działania burmistrza. To jest ta logika właśnie. Może myślę, że pan burmistrz odpowiada tylko za rzeczy, w których po prostu się brał udział. Nie. Na to było mniej więcej panie Witoldzie, ja uważam, że jest inaczej. Ciągłość władzy. Dlatego mówię, że nie możemy odpowiadać. Znaczy nie może, nie, pan ale nie można odpowiadać, że no, rząd podpisał ostatnią fakturę i tylko o tym możemy mówić. No, oceniamy nie pana burmistrza Zakrzewskiego, tylko pana burmistrza jako organ. Tak, że nawet jeżeli pan burmistrz nie brał w tym czynnego udziału, no to musi zasięgnąć informacje. Dokładnie, co robi pan burmistrz? Chciałbym wyjaśnić szybciutko sprawę tego niefortunnego wniosku zawartego tam w protokole, że chcemy tutaj eksperta do kontroli związku. Właśnie panie pomału. Bo czasu mamy niewiele. Pani Urszula, chyba to przypomina i wszyscy. Nie, czy wszyscy, to niech pan nie mówi. Pan był, proszę pana, wnioskodawcą. I ten wniosek, żeśmy w tej formie dostali po naszym protokole. Komisja Rewizyjna Wojewódzkiego Burmistrza Kłobucka o powołanie eksperta w celu analizy oceny prawno-ekonomiczno-finansowej Związku Komunalnych Gmin do spraw odbiorców i generacji w Częstochowie dla ewentualnych zagrożeń żywotnym interesów oświatowych gmin Kłobucka, a byłem przeciwny tym żywotnym interesom, bo nie wiem, co to w sumie. To jest akurat mało istotne w tym przypadku. Jeszcze pan mówiłem tak, żeśmy powinni napisać. Nie, ale nie uprawdzajmy się. Ja uważam, że doszło do jakiegoś przekłamania do tego, bo wszyscy dostali to pismo moje tutaj, a również burmistrz, chwileczkę. A gdzie jest ten artykuł, proszę pana. Czy pan się przypomina, że miałem chyba taką zawartość? Ten protokół był redagowany wspólnie. Ja tego protokołu. Czy pytanie może Rada? Może to nie jest pani Rada? A po co ja poszedłem z panem przewodniczącym do Rady Karnego? Zawsze widziałem tą różnicę między kontrolą związku a kontrolą burmistrza z działalności związku. Dla mnie jest ta różnica jest wszędzie przeze mnie dokumentowana, udaczniana. Może emocji nie potrzeba, panie Sandrze. Może to przypadek. A nie, może pomyłka. Uważam w ten sposób, że. Ponownie to by. Słuchajcie, uważam w ten sposób, że dyskutowaliśmy na komisji o tym, że my nie możemy kontrolować związku jako komisja. Natomiast wolno nam kontrolować działalność burmistrza w związku. No i teraz gdzieś te dwa ważne słowa umknęły z naszego wniosku. Bo ta dyskusja była dość długa, panie przewodniczący, na ten temat, że my nie możemy kontrolować związku, bo nie mam takich uprawnień. Komisja rewizyjna powołana jest do kontroli działalności burmistrza. Jeżeli chcemy sprawdzić związek komunalny z wodociągów i kanalizacji, możemy to zrobić tylko poprzez kontrolę burmistrza w związku. I to było jednoznacznie określone. Ten punkt się wkradł niepotrzebnie i sprowokował wniosek burmistrza. Ponownie o głosowanie w tej sprawie o powołanie eksperta w sprawie kontroli burmistrza z działalności związku. To mamy w planie pracy dla sprawy kontroli działalności burmistrza. Dokładnie. Nieprawda. Nie ma co dyskutować, bo... No pan tak mówi, ja mówię, że jest przeciwnie. Nie mogłem, proszę pana. Wcale moje działanie w tej sprawie. Nie potrzebnie będziemy się słuchajcie pana. Że ja w ten sposób... Nieprawda. Głosowaliśmy za tym wnioskiem. To jest raz, następnym razem, na następnej komisji, żeśmy ten protokół zatwierdzili z tym wnioskiem. No więc stało się jeszcze głosowanie, nikt na to nie zwrócił uwagi. Stało się. Nie wiadomo, co się stało. Jest jak jest. Prostować. A ten był naprawdę redagowany wspólnie. Jest jak jest. Ja to jest pan więc dlatego w tej materii składam kolejne oświadczenie, że posiedzenia tej komisji będą rejestrowane, żeby uniknąć tego rodzaju sytuacji. Sprawa wygląda następująco, że no jednak dyskutowaliśmy bardzo długo właśnie o tym kontekście pracy burmistrza w związku. No stało się jak się stało. Myślę, no więc wniosek o czasu mamy nie wiem. Tym bardziej, że pan burmistrz w sposób powiedzmy nieelegancki nam odpowiedział, ale to myślę będzie przedmiotem ewentualnie jeszcze jakiejś dyskusji na sesji Rady, dlatego że pan burmistrz nagle wcielił się w rolę organu kontrolującego komisję rewizyjną. Oczywiście, że to dlatego myślę, że warto poruszyć to na sesji. Natomiast no, wydaje mi się, że ten wniosek trzeba poprawić, żeby był spójny z planem pracy komisji, bo w tej chwili się okazało, że mam niespójny wniosek do burmistrza z naszym planem pracy.
zdecydowaną przez radę. Dokładnie tak. Tak, bo tutaj zabrakło dwóch słów. Dokładnie. W tym punkcie. Działalności burmistrza związku. Dokładnie. Sprawy zamykamy, nie będziemy tutaj mówić, kto co mówi w tym momencie, bo nie ma najmniejszego sensu. No to rzeczywiście jest nowy wniosek. Czego nie doprowadzi? Prawidłowe sformułowanie tego wniosku ponownie. I zapisz go w protokole, tak? Chociaż wolałbym osobne pismo do burmistrza. Ja do tego mówię, doprowadzić do spójności wniosku z planem pracy komisji otwierdzoną przez radę. Tyle. Czy będziemy to głosować? Czyli taki... Pasowo wypadałoby chyba. Zastanowimy się. Czy... Nie zastanawiamy się. Nie, to są konkretne wnioski. Nie będzie pan przyjmował, wie pan, Gaszek tu zapytał. Ja my prowadzimy kontrolę w tej chwili burmistrza. Kontrola nie jest zakończona. Chciałbym to jakoś powiązać, żeby to miało nic innego, że tu mamy coś innego napisane, tu robimy coś innego. Nie, nic innego nie robimy. Ta kontrola przez eksperta ma wspomóc pracę kontroli zespołu kontrolnego. Proszę pana, taki jest zamiar tutaj, taki mój zamiar. Ale co my uzyskamy? Proszę pana, jest to uczciwe. Ale przecież my nie kontrolujemy pana Michała Tkrzewskiego, panie przewodniczący. No przecież pan nie wie, pan nie rozumie tej kwestii, którą my tu podnosimy. Nie chodzi o to, bo pan publicznie na ostatniej sesji mówi o tym, że chcemy wystąpić ze związku, pan to formułuje, że są takie opcje. Nie chodzi w tym wszystkim o to, tylko sprawdzić właśnie, czy ta gospodarka jest prawidłowo, czy rodzi jakieś zagrożenia dla naszych interesów. O to chodzi, jeżeli nie rodzi żadnych zagrożeń, jeżeli wszystko w porządku, siedzimy dalej w związku. Powiem, jestem za tym. Drodzy państwo, w ten sposób, że... O to chodzi, proszę pana. Niech fachowiec bada. Tą korespondencję z PWiK i ich zachowanie wskazuje na to, że mają coś do ukrycia. Dlatego, że odmawiają informacji publicznej, czego są zobowiązani ustawą. I no, tym bardziej powinniśmy się do mnie przyjrzeć, bo zgodnie się jak zachowują, no to ten... Nie jest normalne, że mają tak wysokie wynagrodzenia. Dla mnie to nie jest normalne. Trudno, muszę to przełknąć. Ale wynagrodzenia rzędu 4700 brutto dla podrzędnego pracownika, to tu w naszej gminie jest to nieosiągalne. Jako średnia. No dorzut trzeba by przyjąć 0,5. Dlatego proszę nie mieć tych pojęć, to nie jest wniosek o wystąpienie ze związku. Tylko sprawdzenie działalności burmistrza w związku. I nic więcej, nic ponad to. Zgodnie z harmonogramem. Nie ma tu nad czym myśleć. Ja bym proponuję albo to przegłosować, albo ująć w protokole, że taka jest wola komisji rewizyjnej. Proponuje się ponownie, tak? Tak. Ujednolicić się ponownie. Ponownie się wnioskuje. Dobrze, spokojnie. Nie, potrzebnie, żeśmy wyrzucili sobie ten czwarty punkt komisji rewizyjnej, sporządzenie opinii. Bo to nie ma takie zapisy, że my to musimy dzisiaj zrobić. No, wyście, czy musimy, ale skoro kontrola trwa, panie przewodniczący, no, to opóźniamy pewne działania. No, wiadomo, że mam jest sprawy niewyjaśnione do końca. Nie, proszę pana, ale jest prosta. Sprawa jest prosta. Sprawa jest prosta. Dla mnie sprawa jest prosta. Formalny wniosek został przegłosowany kilka miesięcy temu. Dlaczego? Ja nie rozumiem, dlaczego pan chce tej zwłoki. Ja nie chcę żadnej zwłoki, tylko chcę to poukładać, żeby z nas teraz z siebie nie robić, wiesz pan. Ale nic nie robimy, proszę pana. Nastąpiła jakaś pomyłka, coś niezamierzonego, tak? I prostujemy to i wszystko. To byśmy 20 kwietnia ten wniosek składali. No. 20 kwietnia tego to już przeszło minął miesiąc czasu i wtedy dopiero wracamy do tego. No, ale czekam, skoro pan mógł wyjść, to pan burmistrz odpowiedział, że nie może wykonać wniosku komisji, bo jest niezgodny z planem pracy i w tym jednym punkcie ma rację niestety. W pozostałych niestety się, ale w innych punktach niestety błądzi, bo nawet nie ma prawa recenzować działalność komisji rewizyjnej. Niech pan pisze tak, sprawa jest duża. Potem pan mówił, że co? Że doprowadzi do zgodności wniosku z treścią harmonogramu komisji. Tak. Komisja zdecydowała. O. Ale jak zdecydowała? O doprowadzeniu. Zgodności. Treści, może treści wniosku. Zgodności treści wniosku sporządzonego w dniu 20.04.
planem pracy Komisji Rewizyjnej można to wyszczególnić, żeby konkretnie było. Punkt trzeci, plan pracy. Trzeci plan pracy. Planem pracy. Punkt trzeci, plan pracy, panie profesorze. Tylko trzeba tam eksperta, żeby zdać, no, wspomnieć tym ekspercie. Planem pracy Komisji. Może to znaczy, to znaczy wprowadzenie w treści wniosku. Tak. I tutaj słowa trzeba... Prawidłowego zapisu. Będziemy rozmawiać coś. Mówi powiedzieć, że nie jest... No później znowu będzie tyle, jest redaktorzy. Później... Ja się nic nie odzywam. Znowu jest pokręcone. Pan... Nie pani czyta. Komisja zdecydowała doprowadzenie zgodności, doprowadzenie zgodności treści wniosku sporządzonego w dniu 20 kwietnia z planem pracy komisji. Pan teraz mówił, to znaczy... Planu pracy komisji z rewizyjnej na pierwsze półrocze 2015, to jest to tutaj i ten punkt. Proszę, to pani pomoże. To jest plan pracy i to jest ten punkt. Punkt trzeci, tak? Plan pracy za pierwsze półrocze, punkt trzeci, tak. Można zacytować. Mamy ten wniosek w protokole, proszę za tym, żeby ewentualnie zweryfikować coś tego wniosku w protokole. O to chodzi? Nie, w protokole mamy taki wniosek. To jest pan. Nie. Znowu pan mówi, że to jest mój wniosek. Mój wniosek jest tutaj. Nie, dobrze, czytam. To jest pana. Nie, jest to mój wniosek. Ja mam pana. Za bardzo. Chciałem, że mówi się o tym. Nie wierzę. No rzuca się pan, panie Aleksandrze. Jak to rzuca się? Pani natomiast prowadzi dyskusję, jadąc na wizję lokalną na ten temat. Nic nie mówię. Proszę? Nie, nic. Zwołanie biegłego przyznawcy powiada jest do ceny praw finansowej z pomocą. A to tak, to jest to, co ma w komisji, ten wniosek mamy. Tutaj tak, to coś innego. Proszę protokół obecnego załączyć, że ja nie jestem autorem tych słów już, skoro tak. A to możecie się oprawdzać i oprawdzać, skoro tak. Ja nie jestem autorem tego wniosku. W takiej formie jest komisja rewizyjna, będzie wnioskowała. Ale w protokole, ten, mówię o tym zapisie z marca. Ten błędny. Proszę zapisać, że ja nie jestem autorem. To jest z kwietnia. To jest protokół z kwietnia. No to z kwietnia. Wiem, wspólnie był redagowany. Powtarzam. Ja składam oświadczenie do protokołu dzisiejszego. Panie Aleksandrze, może sformułujmy treść całego wniosku, żeby nie było do mnie dłużej. Może pani przeczytać to, co pani pisała. Komisja zdecydowała o doprowadzenie zgodności treści wniosku sporządzonego w dniu 20 kwietnia z planem pracy Komisji Rewizyjnej na pierwszej półrocze 2015 w punkcie trzecim. Może to znaczy wprowadzenie. No bo tutaj trzeba, trzeba prowadzić właśnie analizy oceny prawno czy finansowej działalności burmistrza Kłobucka w związku. Tak, tych trzech słów, prawda? Także może przepiszmy dokładnie nową treść wniosku. Komisja rewizyjna wnioskuje do burmistrza Kłobucka o powołanie eksperta w celu analizy i oceny prawno-ekonomiczno-finansowej działalności burmistrza Kłobucka w Związku Komunalnym Gmin do spraw wodociągu. To jest ta treść poprawiona, oczywiście. Tak. Idealnie. Może będę treści powyżej, bo tutaj jak pani tutaj kończy. Tutaj. O, tak. Idealnie. Tutaj przepiszę to wszystko odwrotnie. To ja też zadam pani wszystkie pozdrowienia. Proszę bardzo. To jeszcze pani raz przeczyta wniosek, żebyśmy... Dokładnie, żeby upewnić, że jest nie wracamy i przegłosujemy. Ja akurat bym może przeciwny temu, dlatego nie głosować dzisiaj. Jeżeli to będzie napisane, przekazane panu burmistrzowi, żebyśmy każdy mieli swój kwit, że to zostało zdane w formie takiej, jak jest napisane, że dopiero to przegłosować, żebyśmy nie wracali do pewnych spraw po 10 razy państwu. Bo naprawdę kręcimy się wokół swojego obowiązku. Protokół sporządzić w sobie pilnie, każdemu doręczyć kopię, niech każdy podpisze, czy zgadza się z treścią i wtedy będziemy procedować człowiekiem burmistrza. Bo coś żeśmy już składali i znowu jest. Ale to nie chodzi o pomieszanie. Opinia, że jest to błędne. Pamiętam doskonale, jak ten. A ja pamiętam, że mogłem napisać tu na to dokumenty, gdzie zawsze twierdziłem, widziałem tę różnicę. Zawsze. Dobrze, ja mówię, ta dyskusja niepotrzebna jest. No to dlaczego pani podnosi ponownie, tak, że jednak tę kwestię? Spoglądźmy wniosek właściwy i zamknijmy temat, bo to naprawdę szkoda. Panie przewodniczący, dlaczego pani podnosi ponownie tę kwestię, co? Drodzy państwo, głosujemy ten wniosek, czy będziemy go, no myślę,
A pisałem protokół najpierw, żeby była zgodność, bo znów mogę... Proponuję, żeby każdy z nas podpisał ten protokół. Wyjątkowo. Dobrze. Protokół może wniosek. Wniosek do pana burmistrza. Bardzo wnioskiem jest zawartość protokołu. To już nie będzie oddzielnego, rozumiemy, dokumentu. Nie. Ale widzi pan, jest protokół i każdy podpisze. Protokół jest podstawą każdej komisji. Nie będzie jakieś tam wnioski, że komisja sobie bardzo zgadza do burmistrza, to jest protokół. Ten protokół przepiszę wszystkim, damy do wglądu, państwo podpiszecie, dopiero damy do rady, żeby panie przepisały. Tak, to jest solidarnie, że podpiszemy się potem. To dobrze, będziemy chodzili do pan nie widzę tu posąda jakieś coś. Nie posąda, pan nie może spróbować, bo ja posądzę. Nawet mnie to przez głowę nie przeszło, że... Więc mówimy o jakimś nowym, co? Ale tym bardziej, że był zatwierdzony, każdy musiał przeczytać. A nie teraz jest wojna, dzisiaj jest wojna. No przecież w latach sama mówi, że to jest nieprawidłowe, nie? Wojna, niezgodnie z planem pracy. Miał pan protokół? Nie, no, protokół był nie wiem, ja go nie podpisywałem. Miałem. Ja go nie podpisywałem, proszę pana. Proszę, to pani podejmuje się temat. Jeszcze no. Następny tydzień komisji mamy ustalony. Świetny. Byle nie piąty. Proszę sobie pomyśleć, jak w termin ja jestem, to zawsze się dopasuje do was. Biorę sobie poniedziałek. Ja nie mam. Ja nie może być będzie, nie wiem, kolega. Poniedziałek będzie poranny kredyt. Ja świtem ranny. O 8. O 8. Jak państwo sobie chodzi? Kurde, sobie 8. Poniedziałek to wtedy będzie. Pamiętam prowadzić listę. Tu jeden termin na życzenie tego pana, tak żeby każdy. Drugi termin jakiejś komisji, drugą osobę zaspokajam jej życzenie. Kolejny termin z kolejnej osoby. Jakoś to trzeba zsynchronizować. Tylko, że my chyba za dużo tych posiedzeń państwo robimy. No i bardzo dobrze się stało. Tej zamachem mamy sesję i posiedzenie komisji. To my poświęcamy za duży majątek swojego życia. Tutaj co do no to jest bardzo niewdzięczne dla komisji rewizyjnej. Bo też żeby dokumenty i rozwiązać. Ale jeszcze nie tak będzie pan tutaj ten garnił posiedzenie. Skończę posiedzenie, nie o ten termin, niech pani pisze. 1 czerwca 2000, godzina 8.2015. Komisja ustaliła termin. Zamykam posiedzenie komisji. To jest poniedziałek, tak? Poniedziałek, tak. Poniedziałek. No, to już mamy wszystko załatwione.